Reklama. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Promujemy sport osób z niepełnosprawnością. Wspieramy olimpiady specjalne. www.pgnig.pl. Niewidzialni.eu. Niepełnosprawność, nauka i medycyna, sport osób niepełnosprawnych. Niewidzialni.eu. Dostrzegamy i analizujemy problemy osób z niepełnosprawnością. Promujemy twórczość osób niepełnosprawnych, ukazując ich pasje i sukcesy. Niewidzialni.eu. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Czytał Stanisław Olejniczak. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, możesz zawsze na nas liczyć. Bankowość elektroniczna BZWBK 24 Internet. Dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku, a także sieć oddziałów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Bankomaty przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Obsługa bez barier to program Banku Zachodniego WBK, adresowany do osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Teletaksi 520 0330. W maluchu prezent się nie mieści? Zadzwoń. Dla klientów z niepełnosprawnością 10% rabatu. Teletaksi 520 0330. Najbardziej przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Korporacja taksówkarska w Lesznie. WTZ. Jedyne w Polsce czasopismo skierowane do środowiska ośrodków terapii zajęciowej. Docieramy do ponad 3000 osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Chcesz zostać naszym czytelnikiem? Wejdź na www.wtz.pl. Zapraszamy do współpracy. WTZ. Ogólnopolski magazyn ośrodków terapii zajęciowej. Podróż bez barier. Pojazdy szynowe PESA. Bydgoszcz Spółka Akcyjna. www.pesa.pl. Lespin. Konfekcjonowanie, usługi czystości, usługi ochrony, kontrola i windykacja. Lespin. Leszno, 17 stycznia 90. Telefon 65 529 55 44. www.lespin.com.pl. Reklama. Na program zaprasza Bank Zachodni WBK. Bank przyjazny niepełnosprawnym. www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Kalejdoskop. Magazyn publicystyczny Radia Niewidzialni FM. Wydarzenia, opinie, komentarze. Na program zaprasza Bartosz Szpurek. Stanisław Olejniczak, lektor list dialogowych. Tak się złożyło, że w pierwszym roku po maturze, zaraz po maturze się nie dostałem na studia. Na szczęście miałem rok w zapasie, wobec tego mnie do WOJA nie zgarnęli. I zdawałem w następnym roku, wobec tego w następnym roku się dostałem. Ponieważ nie zdałem na pierwszym roku jednego egzaminu, wtedy to nie było, także można było 15 lat studiować. Tylko niestety wyrzucali, poszedłem do pracy do szkoły, bo szkoła przyjmowała ze średnim wykształceniem. I wtedy już pracując w szkole, zaocznie studiowałem filologię rosyjską. 6 lat pracowałem w szkole, ucząc rosyjskiego i WF-u, bo tak to wtedy było. No i to właściwie tyle mojej kariery zawodowej. W 1989 roku, jak się zmieniał ustrój, no to już rosyjski raczej wyrzucano ze szkół. Raczej się kierowaliśmy w stronę zachodu. I moi uczniowie, jak przychodzili się chwalić, czy zdali, czy nie, to mówili, że mają w szkołach niemiecki, francuski, angielski. A rosyjski, to właściwie teraz rosyjski wraca do łask z powrotem. I gdybym chciał wrócić do szkoły, to pewnie bym uczył rosyjskiego, ale już po 23 latach bez języka to i właściwie nie mogę powiedzieć, że znam język. Jak pan czyta czasami w prasie, czy widzi w telewizji, jak uczniowie dzisiaj zachowują się w stosunku do nauczycieli i pozwalają sobie na dużo, chciałby pan dzisiaj uczyć? Przeraża mnie to. Ja nie mam złych wspomnień z pracy w szkole, ponieważ miałem taką klasę. Mogę powiedzieć, że w swojej klasie nabawiłem się trochę kompleksów. W swojej klasie wychowawczej, dlatego że miałem najmniejszą klasę, było 30 osób tylko, 32 osoby właściwie, jak ja ją przejąłem w piątej klasie. A natomiast w każdej klasie było po 40 osób, po 42, czyli tak dziennik, cała lista full. Co roku 10 osób dostawało świadectwa z paskiem, a więc same piątki. Następna dziesiątka to byli czwórkowi, piątkowi.
I dopiero ta trzecia dziesiątka to byli normalni, czyli trójka, czwórka, trójkowi, czwórkowi. Także miałem super klasę pod względem i nauki, i zachowania. Jeżeli będą słuchali tego wywiadu, to ich pozdrawiam, bo mówię przez nich, nie mam, dzięki nim nie mam złych wspomnień z pracy w szkole, natomiast teraz bym za Chiny nie poszedł pracować w szkole. Dzisiejszy rynek w porównaniu do tego w latach 80. czy na początku 90. dla lektorów jest sprzyjający. Są filmy, seriale, reklamy, kampanie społeczne, czyli można powiedzieć, że ten zawód daje dużo możliwości dzisiaj. Daje dużo możliwości, chociaż coraz więcej, jak pan zapewne zauważył, jest filmów polskich. Stacje nawet same produkują filmy polskie. Polsat, telewizja publiczna, TVN produkują mnóstwo seriali polskich i tych produkcji zagranicznych do czytania dla lektora jest w porównaniu z tym, co było na przykład, jak ja zaczynałem, czyli na początku mojej, za przeproszeniem, kariery, to jest, powiedziałbym tak, 70% tego, 60% tego, co było wtedy. Ja zaczynając, co prawda wtedy była tylko jedna telewizja słuszna, bo wtedy do 80, już nie pamiętam, Polsat chyba powstał w 80, nie, w 90. Na początku lat 90. Na początku lat 90, 92, 3, coś takiego, później TVN. To się dopiero zaczęło rozkręcać, zaczęło być coraz więcej produkcji dla lektora właśnie. Natomiast wtedy, kiedy ja zaczynałem, to była tylko telewizja publiczna i jeden program, dwa programy właściwie. No wtedy było roboty naprawdę bardzo dużo. Pan czytał też na żywo wiadomości. Właściwie od tego zaczynałem. Swoją taką pracę prawdziwą, już etatową, zaczynałem rzeczywiście od pracy w wiadomościach na żywo. Przyszedłem 1 września 1989 roku na etat do radia, etat lektorski. To nie było na żywo. Natomiast ponieważ się sprawdzałem w tym, co robię, wobec tego mój dyrektor realizacji emisji skierował mnie właśnie do czytania głównego wydania wiadomości. 19:30, miliony ludzi oglądają. Stres był? Stres był ogromny. Do tego nawet doszło, że na pierwsze nagranie, oczywiście jako nowicjusza pierwsze nagranie miałem 24 grudnia, bo nikt nie chciał, prawda? Później 31 grudnia, bo też nikt nie chciał. Także stres był ogromny. Do tego doszło, że po prostu wziąłem sobie taki mały proszeczek na uspokojenie, na rozluźnienie nerwów. A później to już tak poszło z marszu, bo właściwie nie miałem wtedy żadnego bagażu, ani nazwiska, ani nic. Byłem człowiekiem z ulicy, zależało mi tylko na tym, żeby dobrze przeczytać, żeby się wykazać, żeby się dać się poznać i firmie, i ludziom, którzy tego słuchali. Wobec tego już później stres w ogóle schodził na dalszy plan. Czy pan się nie obawia, że zostanie pan zapamiętany w świadomości widzów jako etykietka, moda na sukces? To ja już jestem tak niestety zapamiętany. I jak pada moje nazwisko, to od razu jest podtytuł lektor mody na sukces. To ja już wiem o tym, to jest taki syndrom Mikulskiego, J23 i nic więcej. Natomiast na szczęście mam taką możliwość, że czytam więcej filmów innych, fabularnych, i w telewizji publicznej, i w Polsacie, i w TVN-ie. Wobec tego nie jestem aż tak bardzo zaszufladkowany, bo ludzie jednak oglądają najczęściej telewizję wieczorem, a ponieważ moda na sukces jest po południu, wobec tego 3 miliony ludzi, którzy oglądają modę na sukces, to kojarzą mnie głównie z modą, natomiast pozostałe 15, liczę na to, którzy oglądają wieczorne pasmo telewizyjne, kojarzą mnie z wielu innych filmów, seriali. Zauważyłem, że coraz częściej ostatnio pana słychać też w reklamach. Tak się składa. Od lat już, może 5-6, może wcześniej. Rzeczywiście powiem więcej. Ja nawet zaczynałem 20 parę lat temu, jak telewizja publiczna zaczynała robić takie reklamy, takie najprostsze. Wstawianie czekoladek na kręcącym się stole, jedna kamera, druga kamera, z jednej kamery tu, druga kamera tu. Ja czytałem już wtedy reklamy. Natomiast takie już profesjonalne rzeczywiście to od ładnych paru lat już. Sieć komórkowa, ale nie tylko. Mam również parę innych projektów. Także sieć komórkowa właściwie od 3-4 lat na stałe. Natomiast w tej chwili jest na stałe bank,
jeden z banków, była sieć meblowa, sieć dyskontowa, także nie jest powiedziane, że jeden projekt. Jesteśmy jedyną grupą zawodową, która nie otrzymuje tantiem za swoją pracę. Nasze głosy są wykorzystywane wielokrotnie na antenach telewizyjnych, dlatego że nagramy raz film i za to dostajemy honorarium. Natomiast później telewizja ten film powtarza sobie, nie wiem, 2 razy, 3 razy, 4 razy. Między innymi stowarzyszenie powstało po to, żeby zawalczyć o te nasze prawa, o możliwość otrzymywania od telewizji tantiem za powtórki. Już to jest na dobrej drodze. Mam nadzieję, że minister dziedzictwa kultury i dziedzictwa narodowego podpisze jak najszybciej naszą prośbę. Kalejdoskop, magazyn publicystyczny Radia Niewidzialni FM.